wnieśmy się w to miejsce manewrów, by spytać, z jakimi zadaniami muszą mierzyć się uczestnicy tych ćwiczeń. Dzień dobry. No jesteśmy w Kaliszu, w szkole wyższej, gdzie funkcjonariusze dzisiaj, ta szkoła jest gospodarzem tych manewrów ratowniczo-technicznych, a konkretnie jesteśmy w miejscu, takim miasteczku treningowym dla służby więziennej, która ma tutaj zaadaptować warunki, jak wygląda polskie więzienie. Jest i spacerniak, są cele, jest i wieża strażnicza. Tutaj przyglądaliśmy się, jak wyglądają ćwiczenia grupy interwencyjnej służby więziennej. Całe te ćwiczenia potrwają aż do piątku. Dzisiaj pierwszy dzień, łącznie 150 funkcjonariuszy różnych formacji. Jest i służba więzienna, jest i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są i oficerowie Wojska Polskiego, jest i WOT. Wszystkie tutaj służby sprawdzają swoje umiejętności. Kooperacja tych służb, jak to ma wyglądać w praktyce, ćwiczą się i jak mówią tutaj, bo hasłem przewodnim tych ćwiczeń jest, żeby najlepsi przygotowali się na najgorsze sytuacje, które mogą spotkać ich w życiu zawodowym. O tym, jak wyglądają te ćwiczenia, jak one będą wyglądać, rozmawiałem z organizatorem. Nastawieni jesteśmy na mocne szkolenie i weryfikację na dzień dzisiejszy. Po 2 latach pandemii umiejętności funkcjonariuszy i żołnierzy w ramach ratownictwa taktycznego, czyli to, co wykonują, taktykę, ale jeszcze przede wszystkim współdziałanie z jednostkami ratowniczymi. I przede wszystkim na tym będziemy się dzisiaj skupiać, ponieważ już w poniedziałek ruszają warsztaty, we wtorek zaczynamy konferencję naukową dotyczącą bezpieczeństwa. Właśnie, te warsztaty potrwają, to całe szkolenie, do piątku. Ważny dzień w środę, bo w środę takie spotkanie dla otwarte, dla Kaliszania, mogą przyjść do areny w centrum miasta i tam zapoznać się w soczewce, zobaczyć, jak wyglądają działania, praca właśnie funkcjonariuszy różnych służb.